Raport energetyczny na październik. Czas niespotykanych dotąd możliwości. Na początek syntetyczne podsumowanie września i końca sierpnia. Wrzesień przyniósł mocne energie zamykające pierwszy trzymiesięczny okres związany z procesami energetycznymi skierowanymi do wnętrza. We wrześniu również zostały uruchomione energie, które będą miały wpływ na procesy obecne przez kolejne 3 miesiące. Wszystko to spowodowało duży i dosłowny chaos w przestrzeni. Chaos rozumiany jako stan gwałtownego przeorganizowania od jednego stanu statycznego do drugiego. Syntetycznie wyglądało to następująco. 21 sierpnia i 28 sierpnia do naszej przestrzeni dotarły energie przynoszące nowe treści programowe, a raczej ich pierwsza porcja. Druga zeszła w okresie 2 września i 14 września. W wyraźny sposób powodują one zapadanie się iluzji Matrixa 3D oraz wspierają energię ujawnienia. Energie te pojawiły się po to, by domknąć ogromny proces rozpoczęty w 2020 i 2021 roku. O czym napiszę w niniejszym raporcie, ponieważ jest to bardzo ważny moment dla ludzi. W tym czasie wielu ludzi mogło czuć silny napór na czakrę korony, promieniujący w dół aż do czakry splotu słonecznego. Rezonans pokazywał silne białe wskazania. Zależnie od linii czasowej, energie te mogły także powodować nieuzasadniony niepokój. Czym niższa świadomość i więcej niskowibracyjnych wzorców w polu danego człowieka, tym mocniejsze poczucie wewnętrznego niepokoju, lęku. Na poziomie fizycznym energie te powodowały objawy grypopodobne i problemy z układem trawiennym plus wszelkie możliwe stany okołogorączkowe, nawet subiektywnie odczuwane, pomimo zwykłej temperatury ciała. Szczególnie odczuwalne było to pod koniec 27 i 28 sierpnia. 29 sierpnia i 30 sierpnia, skutkiem wejścia tak dużej porcji energii w tak krótkim czasie, było to, że wielu ludzi w tym okresie dodatkowo mocno odczuwało różnego rodzaju bóle w kręgosłupie. 31 sierpnia przestrzeń na chwilę odpuściła. Ciała ludzkie były tego dnia doładowane bardzo lekką, przyjemną energią miłości bezwarunkowej. Czym mocniejszy proces przechodził dany człowiek w poprzednich dniach, tym lżejsze ciało można było odczuwać tego dnia. 31 sierpnia i 1 września w nocy, czas środkowoeuropejski, pojawiły się duże zakłócenia w przestrzeni kolektywnej, wygenerowane jednak przez samych ludzi, między innymi pamięcią historyczną. Wielu ludzi mogło doświadczać wtedy niespokojnego i przerywanego snu, a następnie ogólnego rozbicia następnego dnia. 2 września i 15 września miał miejsce dopływ drugiej porcji energii odłączającej ludzi od wzorców iluzji starej matrycy 3D. Było to częściowo związane z dwoma dużymi rozbłyskami słonecznymi 12 września oraz 14 września, odpowiednio X13 oraz X454. Stara matryca 3D, utrzymywana dotychczas tylko wyłącznie za sprawą wzorców iluzji w polach indywidualnych, dosłownie zaczęła się rozsypywać. Miało to także przełożenie na destrukcyjne zjawiska nie tylko w Polsce, jakie obserwujemy ostatnio. Na poziomie ciał fizycznych występowały objawy grypopodobne, zwiększona potrzeba snu, zmęczenie fizyczne oraz bardzo żywe sny z ludźmi z innych linii czasowych. Mała dygresja.
Wzorce iluzji nie tylko odnoszą się do poziomu globalnego, związanego z ujawnieniem. To wszelkie zniekształcenia w polach indywidualnych, uniemożliwiające do tej pory widzenie prawdy, a zatem uniemożliwiające skuteczne działanie. Wzorce iluzji mogą odnosić do każdej, nawet najmniejszej przestrzeni osobistej, której człowiek nie osiąga długofalowej skuteczności z poziomu serca. Omijał krótkoterminowo, sprawcze, ale przemocowe działania niezgodne z własną strategią. 16 września w przestrzeni zapanował chwilowy spokój i pojawiły się piękne energie miłości bezwarunkowej. Na poziomie ciał fizycznych odczuć można było lekkość, chęć działania, wzrost witalności, co było nie lada odmianą po wcześniejszych kilkunastu dniach intensywnych doznań. 17 września i 20 września schodzące energie domknęły ostatecznie ogromny proces, który rozpoczął się w 2020 i 2021 roku. W tym momencie stara matryca jest połączona już tylko z linią upadającą. Na poziomie indywidualnym w tym czasie wielu ludzi, szczególnie z linii środkowej, mogło mieć poczucie odłączenia od dotychczasowej rzeczywistości, takie zawiśnięcie w nicości. Przekładało się to na chwilowe trudności w orientacji na cele, nieukierunkowane w działaniu, ale też osłabienie ciała. Stan ten może jeszcze być obecny przez kolejne 2-3 tygodnie. Rozwinął najpierw wątek potężnego procesu, który właśnie został domknięty. Jest on związany z drugim etapem transformacji wzorców patriarchalnych oraz wypięciem ludzkości. Tym razem już na skalę kolektywną, globalną. Ze starej matrycy 3D i przełączeniem jej na matrycę 5D. Do tej pory proces ten przechodzili pojedynczy ludzie, ale nie kolektyw jako całość. Aktualnie też wszystkie istoty, które inkarnowały tutaj, by wesprzeć proces transformacji ludzkości, są już gotowe, by stanąć do swoich zadań energetycznych i fizycznych, choć nie wszystkie jeszcze są tego świadome. Proces ten szczególnie intensywnie dzieje się na linii środkowej, ponieważ linia wzniesienia była gotowa już wcześniej i aktywnie wspierała budzenie się ludzi z linii środkowej. Jesteśmy w kulminacyjnym momencie transformacji wzorców patriarchalnych, męskich i łączenia ich ze wzorcami matriarchalnymi, żeńskimi. Ma to związek z najpopularniejszą chorobą ostatnich 4 lat, która nieprzypadkowo aktualnie znowu pojawiła się w przestrzeni. Jest to domknięcie procesu, który rozpoczął się jesienią i zimą 2020 roku. I trwał cały 2021, wraz z pojawiającymi się kolejnymi falami tej choroby, kiedy uwalniane i transformowane do wyższych częstotliwości były niskie wzorce patriarchalne. Dzięki procesowi z lat 2020-2021 możliwe było uruchomienie zmian, które obserwujemy aktualnie i które opisują co miesiąc w raportach. Cykl ten zakończy się w 2027 przejściem na zaawansowany poziom funkcjonowania ludzkości, powiązany ze świadomością cywilizacyjną ludzi jako kolektywu. Cykl ten zamknie też dostęp do wibracji prawdy, w znaczeniu, że dla istot, które nie weszły na linię wzrostową, przebudzenie tutaj nie będzie już możliwe. Dalej ewoluować będą tylko te istoty, które się przebudziły. W 2020-2021 uwalnianie i transformowanie niskich częstotliwości wzorców patriarchalnych rozpoczęło dynamiczny proces rozmrażania rzeczywistości 3D oraz transformacji ciał na poziomie fizycznym. Masowo też wtedy zaczęły odchodzić istoty niskowibracyjne lub te wysokowibracyjne, które zdecydowały się nie kontynuowania dalej ewolucji tutaj, na naszej planecie.
lub których zadania zostały zakończone dla tej inkarnacji. To był także czas bardzo dynamicznych procesów wewnętrznych u każdego pojedynczego człowieka, związanych z transformacją wzorców lękowych i popędowych, pierwsza i druga czakra. Transformacja wzorców patriarchalnych odblokowała następnie możliwość ruchu w zakresie energii matriarchalnej, żeńskiej, która wcześniej była stłumiona i również pełna niskowibracyjnych wzorców, gniewu, złości na to, co męskie. Wzorce te wymagały następnie oczyszczenia i transformacji do wyższych częstotliwości. Procesy te także już wybrzmiały w przestrzeni. Aktualnie ma miejsce drugi domykający etap transformacji wzorców patriarchalnych, a raczej ich prawidłowe ustawienie względem energii żeńskiej. Linia wzniesienia była, jest w tym procesie aktualnie, linia środkowa będzie w październiku. W związku z tym nieprzypadkowo też we wrześniu, jak i w październiku będzie można zaobserwować dwie fale zachorowań na choroby okołogrypowe. Energia żeńska została uwolniona i wypełnia ona te przestrzenie, które pojawiły się dla niej po transformacji energii męskiej. Dąży też ona do zajęcia właściwego dla niej miejsca w połączeniu z energią męską. To jest bardzo duże przejście w wibracje. Połączenie energii żeńskiej i męskiej daje też dostęp do pełnego zespolenia z duszą i wejścia w kolejny, wyższy fraktal świadomości, epokę człowieka wszechświata. Chodzi między innymi o stworzenie cywilizacji ludzkiej i otwarty dostęp w przyszłości do innych cywilizacji. Taka kropka nad i całych procesów. Choć oczywiście nie ostatni etap. Używając nowomowy, era wodnika rozpoczęła się na dobre. W związku z tymi zmianami przewiduję też falę przyspieszonego wymierania istot z linii upadającej w najbliższych 6 miesiącach. To pełne odłączenie na poziomie kolektywnym od starej matrycy 3D powoduje, że wielu ludzi, szczególnie na linii środkowej, może aktualnie czuć się nieswojo, mieć poczucia dezorientacji i ogólnego rozbicia. Dość mocno może to być także odczuwane w ciele, szczególnie w układzie trawiennym i splocie słonecznym, a także ogólnym odczuciu osłabienia, przypominającym stan pochorobowy. Nie jest to jednak stan nieważkości, to czas energetycznej transformacji, by przejść do nowego. U ludzi, którzy zdecydowali się pozostać na linii 3D, czas ten tylko pogłębia poczucie wewnętrznego bezsensu, frustracji, bezcelowości i ogólnego braku motywacji do działania, a także ma przełożenie na ogólny dobrostan w życiu. Reasumując, ludzkość globalnie weszła w potencjał otwarcia się na świadomość wszechświata, rozumienia głębszych połączeń, akceptacji świata energii i innych pozaziemskich cywilizacji. Rozpuszcza się dotychczasowa bariera oddzielająca matriksową Ziemię od prawdy i reszty wszechświata. Przed ludzkością otworzyła się możliwość stworzenia cywilizacji oraz w następstwie otwartych kontaktów z istotami pozaziemskimi. Mała dygresja numer 1. W momencie, gdy pojawia się dostęp do nowej, potężnej i dotąd zablokowanej jakości, procesowi takiemu towarzyszą najczęściej gwałtowne zjawiska w przestrzeni i niszczenie tego, co stare. Uwolniona energia przemieszcza się chaotycznie na swoje nowe, właściwe miejsca, po to, by osiągnąć kolejny, czasowy stan równowagi dynamicznej. To, co zdarzyło się w powyższym procesie, miało też praktycznie natychmiastowe przełożenie na rzeczywistość materialną i gwałtowne zjawiska pogodowe. O tym, że można spodziewać się gwałtownych żywiołów, wspominało kilka raportów wstecz. Po skali zjawiska widać też jest, jak potężne energie były tej pory zablokowane.
a teraz w gwałtowny sposób dążą do stanu równowagi. Zresztą symbolicznie woda to także energia kobieca i lub nieświadomość, to co nieujawnione. Mała dygresja numer 2. Inną kwestią jest, że bieżące zjawiska pogodowe zostały wzmocnione na skutek celowych ingerencji linii upadającej, chcącej w ten sposób pozyskać dodatkową porcję niskowibracyjnej energii. Aktualna sytuacja ma także związek z próbą zakłócenia następnego ważnego procesu, o którym piszę w kolejnym akapicie. Tym bardziej warto być uważnym, na co kieruje się swoją uwagę i co wzmacnia swoją energię. Październik ze swoimi energiami otwiera dostęp do niespotykanych dotąd dla ludzi możliwości i ludzkiej mocy. Ich wykorzystanie jest zależne od poziomu świadomości, linii czasowej. To miesiąc, w którym kolejna, duża grupa ludzi będzie w stanie odkryć realny sens i cel swojego życia. A ci, którzy już odkryli, zwiększą dostęp do możliwości swojego ciała i umysłu. Oraz poprzez większy zwrot obfitości z przestrzeni, ugruntują się w słuszności dokonanych wcześniej wyborów. Proces ten jest też powiązany z wybudzeniem wszystkich istot, tym razem z linii środkowej, które zeszły tutaj pomóc w procesie transformacji i są w pełni gotowe do współpracy. W październiku i kolejnych 2-3 miesiącach odkryją one głębszy sens swojego aktualnego wcielenia. I o ile będą kierowały się własną strategią i autorytetem decyzyjnym, czyli działały zgodnie z odczuciami serca i ciała, odnajdą swoje powołanie i zadania do wykonania. Zaś dla pozostałych ludzi otwiera się czas pięknych wyborów życiowych zgodnie z osobistymi preferencjami i potrzebami. We wszystkich przypadkach od października będzie też mocno odczuwane, teraz już z poziomu kolektywnego, duże poczucie odgórnego prowadzenia na własnej drodze życia. To właśnie jest kluczowa siła stabilizująca w czasach dużego chaosu zdarzeń zewnętrznych. Pozwoli to wielu ludziom znacznie szerzej spojrzeć na swoje dotychczasowe życie i wyjść spoza dotychczasowych codziennych schematów w przyziemnych działaniach. W październiku wiele też ludzi otworzy się na świat energii. Ważna dygresja numer 1. Odkrycie przez swoją grupę ludzi świata energii spowoduje w październiku znaczny wzrost zainteresowania obszarem duchowym. Dla niektórych może to być wręcz zachłyśnięcie się nową perspektywą. Kluczowe jest natomiast rozważne kierowanie swojej uwagi w tę stronę z zachowaniem równowagi w sferze materialnej. Chodzi o realne działania osadzone w materii. Ważna dygresja numer 2. Z jednej strony można zaobserwować coraz większy chaos zewnętrzny, ale jednocześnie jest on zrównoważony przez coraz mocniejsze poczucie odgórnego prowadzenia i coraz lepsze połączenie z własnym sercem. W tym kontekście kluczowe jest, by podążać wyłącznie za sobą, bez kierowania własnej uwagi, energii na czynniki zewnętrzne, które nie mają żadnego wpływu na osobistą ścieżkę życiową. Jest to o tyle ważne, ponieważ przestrzeń w październiku i w listopadzie będzie testować ludzi różnymi sytuacjami zewnętrznymi. Będzie to sprawdzian tego, na ile człowiek potrafi utrzymać własną uwagę, energię przy sobie. Szczególnie ma to znaczenie przy natłoku informacji zewnętrznych powiązanych z różnymi zdarzeniami i kryzysami. Dostęp do nowych możliwości, jakie otworzą się dla ludzi w październiku, będzie miał wpływ na skokowy kolektywny wzrost ludzkiej mocy sprawczej. Znacznie łatwiej będzie teraz też ludziom łączyć się w grupy o podobnych możliwościach, obszary, dziedziny, to by wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy lub wspólnie kreować pożądane rozwiązania. W przestrzeni jest też widoczna silna wibracja kreatywności i pomysłowości w działaniu.
Jest to proces, który teraz się zaczyna i będzie przybierał na sile przez kolejne 3 lata, aż do przeskoku w 2027. A ludzie potrzebują nauczyć się współpracy, pomimo różnic zdań. Kluczem do współpracy ma być wspólny pomysł i cel, nie zaś osobiste ambicje, jak ten cel zrealizować. Kluczowa tutaj stanie się integralność w działaniach. To dzięki niej możliwe jest widzenie całości złożonej z różnych elementów, które wspólnie dopełniają się, tworząc pełen obraz rzeczywistości. Ta integralność ma kluczowe znaczenie we współpracy ludzi o różnych poglądach i różnym poziomie świadomości. Można powiedzieć, że tak jak 3-4 lata temu tematem przewodnim było oddzielenie, to teraz kluczowego znaczenia nabiera właśnie integrowanie różnorodności. Widzenie całości poprzez część, z jakich ona się składa. W październiku powraca także proces prawdy. Z jednej strony wibracja prawdy będzie wspierała proces ujawnienia, ale z drugiej, w połączeniu z odłączeniem od iluzji starej matrycy 3D, spowoduje, że to, co fałszywe, będzie miało coraz większą trudność w manifestacji i przebiciu się do świadomości ludzi. W naturalny więc sposób będzie znikało z przestrzeni publicznej. Mała dygresja. Proces znikania obszarów i działań opierających się o fałsz to proces, nie jednorazowe zdarzenie. Jego efekty będą wyraźnie widoczne za jakiś czas, gdy spojrzy się wstecz. Ale warto na bieżąco obserwować zmieniającą się rzeczywistość. Duże zmiany czekają też rynek usług duchowych, gdzie, co podkreślam, konsekwentnie, choć delikatnie od wielu lat, spora jego część wibrowała fałszem. A ci, co prowadzili ludzi, niewiele mieli wspólnego z prawdą i miłością, a raczej z silną, egotyczną osobowością. Teraz w naturalny sposób będą oni słabnąć oraz znikać z przestrzeni publicznej i lub tracić zainteresowanie odbiorców. Ponieważ coraz więcej ludzi potrafi już prawidłowo rozpoznać, co wibruje prawdą i wybiera tylko to, co może być czasową inspiracją na drodze ich osobistego rozwoju, który jednak realizują już samodzielnie. W obszarze duchowym pozostaną tylko ci, których prawdziwym powołaniem na to wcielenie było wsparcie ludzi w procesach zmian. Proces weryfikacji obszaru duchowego potrwa do wiosny 2025 roku. Wibracja prawdy spowoduje także, że wszystko, co do tej pory opierało się na fałszu w życiu pojedynczego człowieka, teraz dość szybko zacznie się załamywać. W tym kontekście warto więc dokonać osobistej weryfikacji życia i zwrócić uwagę na te obszary, które pomimo starań nie funkcjonują. Niosą one informacje, że zawierają wzorce wymagające zmiany lub są obszarami, które warto zamknąć osobistym aktem woli. Decyzja o odpuszczaniu określonych wzorców, obszarów, relacji, schematów jest pierwszym krokiem umożliwiającym ruch ku przodowi i zmianę. Daje bowiem przestrzeń na zaistnienie czegoś nowego w przyszłości. Aktualnie właśnie ludzkość globalnie wykonuje taki duży ruch ku przodowi i tym razem ma już wewnętrzną moc, by zmiany tej dokonać. W kontekście tego procesu wielu ludzi może zostać zaskoczonym tym, jak sami się zachowują, w inny, niespotykany do tej pory sposób. Podobnie sporym zaskoczeniem może być zachowanie ludzi z najbliższego otoczenia, inne od dotychczasowego. Odpuszczenie określonych wzorców to w konsekwencji zmiana przekonań, zmiana sposobu myślenia i nowe działania. Wszystko to ma przełożenie na relacje i osobiste decyzje w życiu. Przed nami więc czas niemałych zaskoczeń. Podsumowanie raportu i wspólna kreacja na październik. Cele dla pojedynczych ludzi. Pierwsze. Dostrzeżenie i odpuszczenie w życiu obszarów opierających się o fałsz, iluzję.
Drugie, odkrycie życiowego celu i podążanie w życiu zgodnie z osobistą ścieżką przeznaczenia, bez rozpraszania uwagi, energii na czynniki nie mające wpływu na tę ścieżkę. Cele dla kolektywu ludzkiego. Pierwsze. Współpraca z innymi opierająca się o wspólny cel, pomimo osobistych różnic. Drugie. Dalsze wypełnienie przestrzeni nowymi wzorcami zachowań opartymi o wolność, odpowiedzialność osobistą i miłość bezwarunkową. Wibracje 5D. Trzecie. Pomoc potrzebującym. Raport został przeczytany za zgodą Anny Architektury ze strony architekturaosobowości.com. Dziękuję wszystkim za odsłuchanie i z góry przepraszam za mój głos, gdyż jestem chora. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia w następnym nagraniu.